Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy wspaniałości z nieba. Dziś chcę Was zaprosić do Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety od 14 do 16. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia się jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Wydaje mi się i mam nadzieję, że po nowonarodzeniu u każdego z nas gdzieś głęboko w sercu jest takie pragnienie, aby być latarnią dla innych, tak jak mówi Słowo Boże, bo przecież do tego powołuje nas nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, bo kiedy karmisz się Bożym Słowem, to żyjesz w końcu radością, bo należysz do Jezusa Chrystusa, który jest uosobieniem miłości, pokoju i pozostaniesz pod ich dobrym wpływem. Czasami jednak pozwalamy, by wpływały na nas niekorzystne czynniki, jak na przykład wątpliwości, przerażenia, lęk i tym podobne, które karmią nas tym, co jest niewłaściwe w naszym życiu. Ponieważ te rzeczy mogą na ciebie mieć zły wpływ, gdyż są to złe rzeczy, które kiedy im pozwolimy na to, to mogą nami zawładnąć i nadadzą gorzki smak naszemu życiu, a nawet często niektórych mogą doprowadzić do depresji lub zwątpienia. Jezus już zapłacił cenę za twoją i moją wolność, a także za gnębiący cię strach i związane z nim wszystkie udręki. Czytaj Boże Słowo codziennie, by problemy ustępowały miejsca wierze, zwycięskiej wierze w Jezusa Chrystusa. Boży plan dla twojego życia sięga poza twoje własne plany odnośnie rodziny, firmy, finansów czy nawet posługi. Bóg umieścił cię w twoim środowisku, w którym obecnie jesteś, jako jedyny w swoim rodzaju jasny punkt. Latarnię w świecie, a ciemny świat desperacko potrzebuje dostrzec coś boskiego, co ewidentnie nie pochodzi z tego świata, tylko od Boga. Bóg chce przede wszystkim przyciągnąć zgubionych ludzi do siebie. Nasze plany dane od Boga są środkami do osiągnięcia większego celu, którym jest Boża chwała i zbawienie ludzi. To Jego największy cel. Jego największe pragnienie. Jesteś tu, by być światłem dla świata. Jesteś latarnią pośród tej ciemnej nocy. Pamiętaj o tym każdego dnia. Bóg daje ci sukcesy nie tylko ze względu na ciebie. Te sukcesy są środkiem do dużo większego celu. We wszystkim, co robisz, jest boski potencjał. Postaw się w miejscu otaczających cię niewierzących ludzi. Co widzą, kiedy obserwują twoje życie? Czy widzą światłość promieniującą z ciebie? Czy ciągłe narzekanie, żal, ból? Jak świadczysz o swoim Zbawicielu? Czy nie uważasz, że nasze modlitwy, które zanosimy do Boga, skupiają się na naszych osobistych wizjach i marzeniach zbyt często, a przez to skupiamy naszą energię modlitewną, próbując sprawić, żeby Bóg coś pobłogosławił, kogoś zmienił, czy pomógł nam odnaleźć sukces w jakimś projekcie życiowym, który w danym momencie rzekomo jest dla nas ważny.
Taka modlitwa nie jest zła, lecz czy najważniejsza? Trzeba sobie zadać w tym kierunku pytanie, czy ona jest naprawdę najważniejsza. Bo przecież w ten sposób skupiamy się na własnym ja. Zwracamy się do naszego Boga, aby zaspokoił nam nasze osobiste potrzeby. Czy do tego nas powołał Bóg? Czy do tego, abyśmy się skupiali na innych i byli światłością w tym roku, który coraz bardziej ogarnia ten świat upadły? Jednak Bóg jest dużo bardziej zainteresowany tym, aby nasze światło jaśniało w środowiska, gdzie nie jest doceniane. Wszystkie nasze projekty, marzenia i wizje są tylko potencjalnymi okazjami do tego, by Ojciec przyciągnął ludzi do siebie. Chciej być naczyniem w rękach naszego Boga. Bądź lampą pośród ciemności. Kiedy modlisz się o swoją rodzinę, nie ograniczaj się do próśb o ochronę i błogosławieństwo. Módl się, żeby Bóg sprawił, że ty i twoja rodzina będzie światłem dla otaczających was ludzi, waszego środowiska. Proś Boga, by używał twoich relacji rodzinnych do przyciągania innych do Niego. Proś Boga, by pozwolił innym zauważyć boski element w życiu twojej rodziny i waszym stylu życia. Niech ludzie zadają pytania. Co jest u was tak, że ty każdego dnia świecisz radością, pomimo na przykład trudów, problemów i tak dalej? Kiedy modlisz się o sukces finansowy czy zawodowy, proś Boga, by zesłał ci go w taki sposób, żeby osoby niewierzące to zauważyły, aby to był pretekst, żeby cię zapytały, w jaki sposób to osiągnąłeś, a wtedy możesz zacząć zwiastować Ewangelię. Módl się, by ludzie wokół ciebie zdali sobie sprawę, że twój sukces w pokonaniu wszelkich kłopotów został osiągnięty tylko dzięki mocy twojego Boga. Kiedy ludzie wokół nas mówią, zgarnij co tylko się da, to wszystko dla ciebie, dogadaj sobie, bo ci się należy, bo myślą o czubku swego nosa, bo tak świat kreuje te wizje. Ja i tylko ja. My mamy pamiętać, jeśli jest ku temu okazja, tłumaczyć innym w miłości Słowem Bożym na podstawie na przykład Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, wersety 19-21. I powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział, głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy na to, co przygotowałeś, czyje to będzie? Tak jest każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Nic stąd nie zabierzemy na tamtą stronę. Musimy uświadamiać ludzi o tym fakcie, bo często nie widzą tego i nie zdają sobie sprawy. My mamy być latarnią dla nich. Bóg chce, abyśmy byli raczej tymi, którzy noszą swój udział, niż tymi, którzy konsumują. Bóg nie stworzył nas jako biorców, nas nowonarodzonych chrześcijan. Stworzył nas, abyśmy byli dawcami, służyli innym. Zamiast koncentrować się na naszych pragnieniach,
Jesteśmy powołani do skupienia się na potrzebach innych. Zamiast wpychać się na czoło kolejki, mamy czekać na jej końcu. Bóg stworzył nas, abyśmy służyli. Takie postępowanie zmieni historię Twojego życia i tych, których masz wokół siebie. Pomyśl o tym, bo warto być lampą wśród ciemności tego świata. Historie, które uwielbiasz wspominać, to te, w których pomagałeś bliźniemu. Angażowałeś się w kościele lub coś dawałeś. Kiedy cię proszono, byłeś pomocny. Takie historie budują innych. To dlatego, że zostaliśmy stworzeni, aby służyć tak, jak to robił Jezus Chrystus, gdy chodził po ziemi. I przecież tak sam mówił. Mateusza 20, 28. Przecież nawet ja, Syn Człowieczy, nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz aby służyć innym i złożyć własne życie jako okup za wielu ludzi. Decyzja o służeniu innym może się wydawać nienaturalna, ale my, którzy poznaliśmy miłosierdzie, miłość i łaskę zbawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla nas decyzja o służeniu powinna być naturalna. Zdałem sobie jednak sprawę po dłuższym czasie bycia w społeczności mojej, że służenie to nie coś, co robimy, to kim jesteśmy. Ponieważ kiedy służymy, stajemy się podobni do naszego Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Więc bądźmy sługami jedni drugich. Uczmy się tego każdego dnia. Niech nasze motto będzie: chcę służyć. Użyj mnie, Panie, chcę być zaszczytnym naczyniem, aby być lampą wśród ciemności dla innych. Błogosławionego dnia, wieczoru, kiedy tego słuchasz, mój drogi słuchaczu. Niech dobry Bóg błogosławi ci każdego dnia. Amen.